Dobry wieczór. No nie ukrywam, że trudno mi jest skomentować ten mecz. Widać wyraźnie, że obie drużyny nie są w tej chwili w normalnym rytmie meczowym. Niewątpliwie główną jakąś taką zaletą tego meczu to było zaangażowanie, było te cechy wolicjonalne, natomiast widać, że brakuje jeszcze tej płynności gry, brakuje również i przygotowania motorycznego, bo nie ukrywam, że mój zespół podszedł z marszu, my zrobiliśmy przerwę i w tej przerwie letniej praktycznie gramy mecze pucharowe. Również na dzień dzisiejszy mamy spore problemy kadrowe, bo jeszcze część zawodników nie jest zgłoszona, w związku z tym przyjechaliśmy bardzo skromnym składem. Cieszy niewątpliwie zwycięstwo, to, że przeszliśmy dalej. Natomiast sam mecz nie był meczem jakimś takim zbyt, że tak powiem, ciekawym i meczem takim, gdzie drużyny już grają w pełnym składach, z pewną płynnością gry, z pewną konsekwencją. W mojej ocenie był to bardzo przeciętny mecz, natomiast adekwatny do okresu, w jakim on się odbył. Witam wszystkich serdecznie. Czekaliśmy na ten mecz długo. Do tej pory rozegraliśmy dwa mecze sparingowe. Ten taki oficjalny, ważny mecz. Tak jak trener tutaj wspomniał, nic dodać, nic ująć. Jesteśmy w takim okresie, w jakim jesteśmy. Co do okoliczności, w jakich padła stracona bramka, ten jeden błąd wynikający ze złej komunikacji przyczynił się do tego, że zeszliśmy z boiska pokonani. Gratuluję drużynie Pogoni. Życzę pomyślności w następnej rundzie. Natomiast my, dalej trenujemy, robimy swoje i w sobotę spotkamy się na sparingu z Piasecznym.